19 lutego w sobotę o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z księdzem Arkadiuszem Nowakiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witamy księdza Arkadiusza Nowaka. 20 79 11 20 57 53. Pod tymi telefonami można do nas dzwonić i pytać o wszystkie sprawy, które dotyczą ludzi chorych na chorobę AIDS, ludzi, którzy z tymi osobami mają do czynienia, ludzi, koło których takie osoby mieszkają, albo ludzi, którzy nie wiedzą, jak się do osób mieszkających lub przebywających w naszym mieście odnosić i czy ta panika, która kilka lat temu na ten temat wybuchła, jeszcze się rozszerza, czy też się nie rozszerza. Ksiądz Arkadiusz Nowak, znany znakomicie z naszego studia, niedawny gość Doroty Wellman w fotelu, również gość naszych wiadomości, także przedstawiać nie muszę. Ksiądz zakonnik kamilianin, który ślubował nieść chorym pomoc z narażeniem życia. Podkreśla, że życia nie naraża, za to wielką popularność uzyskał już 4 lata temu, kiedy zaangażował się w ten wielki spór, być może spór w ogóle końca naszego wieku, spór o trędowatych tego wieku, o ludzi naznaczonych chorobą AIDS. Nawet mężczyzna roku 92, dziś urzędnik, czy jak mówi o sobie pracownik najemny Ministerstwa Zdrowia, kierujący 2 ośrodkami readaptacyjnymi w Piastowie i w Konstancinie. Ale przede wszystkim zakonnik, człowiek, który chciał być lekarzem, kamilianin, jak powiedziałem, należący do zakonu, do którego w tej chwili w całym kraju należy tylko około 100 osób. Powiedzmy coś o tym zakonie. Dlaczego ten zakon? Skąd ta reguła? Dlaczego ten właśnie wybór? Bo chyba nie tylko o habit tutaj chodziło, czy bliskość miejsca. Na pewno nie. No, zakon przede wszystkim wspaniały, ponieważ dający wszystkim, którzy wstępują do tego zakonu i później wytrwają do końca w okresie formacyjnym, daje przede wszystkim szansę bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. W naszym wypadku człowiekiem chorym, czyli z taką osobą, której można po pierwsze pomóc bezpośrednio. Myślę tutaj o posłudze medycznej, bądź tej takiej nawet najniższej posłudze, którą wykonujemy często jako pracując jako sanitariusze w szpitalach w tym okresie formacyjnym, ale również dający szansę połączenia tej bezpośredniej pomocy z pomocą duchową, z kształtowaniem wnętrza człowieka, z przygotowaniem do tego, by umierać naprawdę pogodzony z Panem Bogiem. Stąd nasi kapłani przede wszystkim powinni pracować jako kapelani szpitalni, realizować charyzmat zakonu poprzez taki kontakt z człowiekiem chorym, będąc kapelanem szpitalnym lub też angażując się w bezpośrednią pomoc osobom chorym. I to jest, uważam, ta specyfika naszego zakonu, która jest o tyle ciekawa, że nie jesteśmy tylko zakonem kontemplacyjnym, tylko jesteśmy zakonem kontemplacyjno-czynnym, co nas przede wszystkim zbliża do ludzi. I takich zakonów w Polsce jest bardzo niewiele. O podobnej regule są jeszcze Bonifratrzy i zakon ojców Albertynów. Powiedzmy coś o tej regule, o historii, o świętym Kamilu po prostu. Święty Kamil, założyciel naszego zakonu, był Włochem. No niestety Nie była to osoba święta, przynajmniej na początku swojego życia. Myślę tutaj o jego pierwszych 25 latach młodości. Później się nawrócił. Więc raczej był to człowiek bardzo luźny, grał w karty, uprawiał hazard. Robił wiele rzeczy, można byłoby powiedzieć, złych. Później nastąpiło nawrócenie. Sam zachorował. Przebył kilka, jak nie nawet kilkanaście chorób. Z tego też powodu był wyrzucany z różnych zakonów, do których próbował wstąpić. I w efekcie postanowił założyć swój własny zakon z taką właśnie regułą, aby służyć przede wszystkim ludziom chorym. Wiadomo, okres wieku XVI, stąd wiele różnych plag tamtejszego wieku, do których Kamil podchodził taki, można by powiedzieć, w tej chwili sposób bardzo przesadzony. I nawet te zalecenia świętego Kamila, które są nam wpajane w okresie formacyjnym, powodują czasami uśmiech na twarzy młodych alumnów, ponieważ Kamil nie uwzględniał sytuacji takiej, że można komukolwiek odmówić pomocy.
2079 11 20 57 53 już się ktoś dodzwonił, za chwileczkę będziemy rozmawiali, a ja zadaję kolejne pytanie. Czy księdza zaangażowanie w życie doczesne, związana z tym osobista znaczna popularność, nie budzi oporu u przełożonych hierarchów Kościoła? Chciałbym powiedzieć, że nie mogę wykonać żadnego ruchu w swoim życiu już od momentu, kiedy złożyłem śluby zakonne, ruchu, który nie byłby zaakceptowany przez przełożonych. To jest konsekwencja ślubu posłuszeństwa. W związku z tym cała moja praca, cała moja działalność, w tym również działalność publiczna, musi być zaakceptowana przez przełożonych zakonnych. W moim wypadku przez prowincjała tego zakonu, przez Radę Prowincjalną i to, że jestem dzisiaj tutaj, to, że pracuję w taki sposób, jaki pracuję, udzielając się publicznie, jest zaakceptowane przez moich przełożonych. W związku z tym nie mam konfliktu z hierarchią, z moimi władzami zakonnymi. Wręcz przeciwnie, gdyby nie ich duże zaufanie i zielone światło, to po prostu tego dzieła byśmy najprawdopodobniej nie podjęli. Co ludziom zagrożonym i cierpiącym jest bardziej pomocne? Instytucje, takie jak Ministerstwo Zdrowia albo Kościół, czy znane osoby, na których ręce, takich jak na ręce księdza, na ręce Marka Kotańskiego, na ręce innych popularnych osób, na których ta pomoc, ręce jest adresowana? Ja myślę, że jedno i drugie, natomiast bardziej jednak wskazałbym na potrzebę istnienia instytucji, ponieważ jednak te instytucje zajmują się wypracowywaniem pewnych metod działania, pracy. To również te instytucje doprowadzają do uchwalenia pewnych ustaw w Sejmie, dzięki którym później można ludziom chorym i potrzebującym pomagać. Natomiast osoby niewątpliwie są ważne. Natomiast musimy sobie powiedzieć, że nie ma ludzi niezastąpionych, prawda? To jest pewien slogan, ale myślę, że bardzo, bardzo słuszny. Ja bym powiedział jeszcze w ten sposób, że każdy z nas, i Jurek, i Marek Kotański, i ja najprawdopodobniej, gdybyśmy nie mieli wokół siebie jeszcze mnóstwa innych ludzi oraz instytucji, które nas wspierają, to sami z siebie byśmy nic nie zrobili. A czy współpracujecie, czy może czasem rywalizujecie, jeśli nie o sławę, to przynajmniej o te same pieniądze? Nie wiem, o kim pan mówi, z kim ja bym mówię o panu Owsiaku, którego imię pan tylko wymienił, o panu Kotańskim. Mówię o tych nigdy nie pojmuję tego w kategoriach rywalizacji i na pewno nie rywalizowałbym z Jurkiem Owsiakiem. Nie rywalizuję również z panem Kotańskim, z tym tylko, że muszę tutaj szczerze powiedzieć, że współpraca z instytucją, jaką jest Monar, układa się jak najbardziej pomyślnie, ale w strukturach oddolnych, czyli między innymi na zasadzie rotacji, wymiany naszych podopiecznych, kiedy następuje taka konieczność. A z panem Kotańskim? Natomiast nie z samym panem Markiem spotykamy się raczej kurtuazyjnie i wtedy, kiedy spotykamy się na sympozjach, bądź też dzwonimy do siebie w jakichś ważnych sprawach. Natomiast sądzę, że się zbyt mocno różnimy w podejściu do świata i człowieka i to nam troszeczkę blokuje możliwości bardzo ścisłego współpracy. 2079 11 20 57 53. Pierwsze pytanie. Dzień dobry. Proszę bardzo, wchodzimy. Halo? Halo, słyszy nas pani? Tak, słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam pytanie skierowane do pana Nowaka. Mogę już je zadawać? Tak, słyszymy panią. Czy pan się zastanowił chociaż przez chwilę nad mieszkańcami tego miasta, ja mówię o tych dwóch miasteczkach, które pan zniszczył poprzez zepchnięcie ich na dno społeczne, przez istnienie tego ośrodka? Czy pan powie całemu społeczeństwu, że zajmuje się pan tylko narkomanami zarażonymi, a ludzie zarażeni poprzez asymilację, do której pan zmuszał mieszkańców tych miast, umierać będą i umierają we własnych domach? Następnie, to już moje stwierdzenie, groził pan ministrowi zdrowia swego czasu, cytuję, usunięcie tego ośrodka będzie krokiem samobójczym ministra. Groził pan mieszkańcom policją, prokuratorem, sądem i więzieniem. Czy taki człowiek jak pan może mówić o tolerancji? Dziękujemy. Więc ja ustosunkuję się do tego telefonu. Po głosie rozpoznałem, że dzwoniła do nas pani, która była przewodniczącą Komitetu Protestacyjnego w Piastowie. Zresztą powtarzała ciągle te same słowa, również w tym telefonie usłyszeliśmy. Więc przede wszystkim chciałem pani odpowiedzieć, że... Proszę panią, ja już kilkakrotnie to mówiłem i zawsze powtarzałem, że ci ludzie mają prawo mieszkania w każdym miejscu, w którym sobie zażyczą, ponieważ wiemy o tym, że
prawdy medyczne nam mówią o tym, że AIDS nie jest zakaźny w kontaktach codziennych, tym bardziej sąsiedztwo osób zakażonych wirusem HIV w takim mieście jak Piastów czy Konstancin w niczym nie zagraża sąsiadom czy wręcz mieszkańcom tego miasta. Stąd też w dalszym ciągu podtrzymuję, że mogą mieszkać zarówno w Warszawie, w bloku 15-piętrowym, po drugie na pewno mieszkają, tylko że się nie ujawniają, jak również mogą mieszkać i w Piastowie, i w Konstancinie, i w całkiem innych wielu miejscach naszego kraju. I będę zawsze powtarzał, że mają prawo do pobytu w każdym miejscu na naszym globie i nikt nie może im tego prawa odebrać. Druga sprawa, rzeczywiście ja kiedyś powiedziałem coś takiego, był to pan minister, który oczywiście już nie jest tym ministrem od paru lat i rzeczywiście miał taką myśl, aby ten ośrodek, który wcześniej został powołany przez ministra zdrowia, aby go zlikwidować, i oczywiście powiedziałem, że będzie to krok samobójczy, ponieważ wtedy, w tamtych warunkach, było to około 2,5 roku temu, środki masowego przekazu były zdecydowanie po stronie ludzi chorych i sądzę, że taki gest byłby dla pana ministra gestem wykluczającym jego bycie ministrem. W związku z tym pytanie, jak i gdzie my jako społeczeństwo moglibyśmy pozwolić żyć chorym na AIDS? To więc jeszcze raz powtórzę. Musimy pozwolić, aby mogli żyć wszędzie, tam gdzie mieszkają. Proszę Państwa, nosiciel wirusa HIV, zanim będzie osobą chorą, to minie kilka dobrych lat i to co najmniej 5 lub nawet 7, jeżeli nie i więcej. I ten człowiek nie będzie w żadnym wypadku niebezpieczny tak długo, dopóki nie będzie się uprawiało ryzykownych zachowań. Natomiast sama jego obecność wśród ludzi zdrowych, samo przebywanie nie jest dla nikogo niebezpieczne. W związku z tym muszą mieszkać tam, gdzie mieszkają. Żadna izolacja nie jest tutaj wskazana i wręcz jest szkodliwa. I w żadnym cywilizowanym kraju na świecie chorych na AIDS się nie izoluje. Ojcze drogi, czy Kościół jako instytucja jest wystarczająco skupiony na sprawach miłosierdzia? Czy na przykład nie buduje się zbyt wielu świątyń za pieniądze, za które można byłoby spokojnie zbudować chociażby takie hospicjum, na które za zgodą swoich przełożonych ojciec kwestuje? Proszę pana, ja myślę, że nie, że tak nie jest, ponieważ jednak te świątynie są potrzebne. Być może nie są one, być może jest to tak, że niektóre są bardzo okazałe, ale przecież te świątynie są przede wszystkim budowane z datków wiernych i to wierni budują te świątynie. Tutaj nikt, a już na pewno państwo nie dotuje budowania tych świątyń. Natomiast głównym celem Kościoła nie jest jednak działalność charytatywna. My czasami próbujemy zepchnąć na barki Kościoła całą odpowiedzialność za działalność charytatywną. A ja tutaj chciałbym przypomnieć, że podstawowym zadaniem kapłana i księdza i kościoła jest głoszenie Ewangelii. To się odbywa między innymi w świątyniach, które muszą powstawać. Natomiast można również głosić Ewangelię służąc drugiemu człowiekowi, ale to już jest działalność uboczna Kościoła. A co dla ojca jako dla osoby jest ważniejsze? Działalność ta ewangelizująca czy po prostu fizyczne niesienie pomocy? Przede wszystkim nie mógłbym być księdzem, znaczy nie mogę być księdzem nie odprawiając mszy świętych, nie udzielając sakramentu świętych, więc to jest posługa, która również dotyczy drugiego człowieka, posługa bliźniemu, ta liturgiczna. I ja dla mnie idealnym rozwiązaniem jest łączenie jednego z drugim. Stąd wstąpiłem do kamilianów, którzy taką możliwość dają. Dziękuję. Kolejne pytanie. Prosimy bardzo. Dzień dobry, mój nazwisko Chojnacki. Mam bardzo duże uznanie dla księdza za tą pracę, którą ksiądz wykonuje, bo chciałbym się jeszcze spytać, jak ksiądz może wytrzymać tak pruderyjne, tak prymitywne wyzwiska i niechęć do księdza i do tego, co ksiądz robi. Przecież jest to kraj katolicki i to przeważnie robią katolicy. Gdyby wszyscy księża byli tacy jak ksiądz, to ja bym leżał krzyżem w kościele, a w tej chwili nie chodzę, bo jak pójdę na kazanie, czy je słuchać do kościoła, to tylko słyszę polityka i inne rzeczy, inne choroby. Po prostu przestałem chodzić do kościoła ze względu na politykę w kościele, ale księdza mam takie uznanie, że po prostu chylę czoła. Bardzo miło mi to słyszeć, dziękuję panu, ale zachęcam, żeby pan zaczął chodzić do kościoła, nawet jeżeli się panu nie podobają pewne kazania, ponieważ chodzi się do kościoła przede wszystkim dla Pana Boga, nie dla księdza, więc to musimy sobie jasno powiedzieć. Natomiast jak ja wytrzymuję. Uważam, że tych oznak niechęci jest naprawdę bardzo niewiele. To te agresje, brak nieraz kultury w stosunku do
mówię do nas, już tutaj myślę i o podopiecznych, i o mojej osobie, o wszystkich tych, którzy zajmowali się tymi osobami na początku w tych trudnych momentach, no, nie mógł spowodować, że przestaniemy pracować, ponieważ trzeba było wkalkulować w ryzyko naszej pracy, że na początku będzie nam niezbyt miło, ale to już jest historia. W tej chwili wszędzie, w tych miejscach, w których te domy istnieją, jest pełne poczucie bezpieczeństwa ze strony lokalnej społeczności, co jest bardzo miłe. Fundacja Res Humane, której ksiądz jest prezesem, za swój główny cel stawia, cytuję, propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka. Jak ksiądz ocenia w tej chwili nasze społeczeństwo? Czy jesteśmy sobie wzajem życzliwi? Obawiam się, że jesteśmy, ale nie na tyle, na ile moglibyśmy być wobec siebie życzliwi. Ja ciągle uważam, że poprzeczkę należy w tej dziedzinie stawiać bardzo wysoko i zachęcałbym wszystkich, aby próbowali na co dzień być dla drugich bardziej życzliwymi niż są do tej pory. A naprawdę myślę, że okazji do tego, aby manifestować tę życzliwość, mamy bardzo wiele w codziennym swoim życiu. I to niekoniecznie w stosunku do ludzi szczególnie czy napiętnowanych, czy chorych, ale w stosunku, no nie wiem, do kogoś, kogo spotykamy w tramwaju, kogo spotykamy na ulicy, do swoich bliskich w pracy, w szkole, gdziekolwiek się znajdujemy. Tutaj należałoby powiedzieć o tym przysłowiowym uśmiechu na ustach, którego często nam brakuje i miłym tonie, kulturalnym odzywaniu się do drugiego człowieka i pracowaniu nad swoimi emocjami. 20 79 11 20 57 53. Nie przestajecie Państwo dzwonić. Kolejne pytanie. Halo? Dobry. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, proszę. Ja mam do księdza proboszcza takie pytanie. Mianowicie chodzi mi o to, że dużo się robi na temat chorych na AIDS. Szczególnie tą rolę podejmuje Kościół. No, doskonale się wywiązuje, patrząc na te wszystkie przeszkody, które napotyka na codzienności. Ja zaobserwowałem na ulicy, chodząc tak po wystawach, oglądając, jak ci ludzie młodzi mianowicie szukają, odszukują się w tej codzienności, często spoglądając zazdrośnie na to otoczenie. No, nie rzadko jest tu z uczuciem, że tak powiem, własnej godności, poniżenia tej własnej godności. Oni doskonale rozumią swoją sytuację i nie są nic w stanie zrobić na to. Często uciekają się do najprostszych rozwiązań, czyli papierosów, wina, alkoholu, no, narkotyków, to w tym zakresie nikt nic nie robi. Czyli dosłownie mam na uwadze tutaj właśnie rolę państwa, które by doskonale odegrało, gdyby ukazało te światło, te życia tej młodzieży, żeby oni w tym kierunku coś dojrzeli, dowartościowali się, że nie tylko właśnie tutaj z uczuciem tego poniżenia, tej własnej godności, żeby się borykali, ale żeby dojrzeli coś, co ich pociągnie do tego życia. Bo dziękuję. Dziękuję. To jest chyba pytanie o metody. Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim o metody wychowawcze, ale również i o profilaktykę, najogólniej mówiąc, odnośnie powszechnych zagrożeń, jakim jest alkohol, może i papierosy i przede wszystkim w naszym tutaj wypadku narkotyki, z czym się wiąże AIDS. Ja bym tutaj podkreślił dwie rzeczy. Przede wszystkim edukację młodych ludzi, ale nie tylko, ale przede wszystkim ludzi młodych. Edukację, która miałaby na celu ukazanie konsekwencji zażywania narkotyków i każdych używek, które prowadzą do nałogu. I z drugiej strony edukację i wykształcenie wychowawców oraz tych, którzy wychowują w podstawowej komórce, jaką jest rodzina, czyli rodziców, uświadomienie im, że czasami wadliwe, znaczy w zasadzie przede wszystkim wadliwe wychowanie młodego człowieka może spowodować, że on będzie w pewnym momencie brał narkotyki. I ja muszę to powiedzieć, niestety w wielu wypadkach, jeżeli chodzi o narkomanów, oni się rekrutują z rodzin, w których nie do końca ta rodzina jest pełna. Ta rodzina czasami bywa, delikatnie mówiąc, patologiczna. W związku z tym bardzo ważne jest, abyśmy podkreślili rolę i znaczenie prawdziwej rodziny, dobrej rodziny, w której przede wszystkim panuje taka wielka życzliwość, zrozumienie dla siebie nawzajem, ale co najważniejsze, autentyczna miłość, która jest widoczna na co dzień, a nie tylko od święta. Kolejne pytanie. Halo? Dobry, Edyta Mikołajczyk. Chciałabym się dowiedzieć, jaki jest stosunek Kościoła do AIDS jako choroby? Czy uznaje Kościół, że jest to kara za grzechy, mając oczywiście na myśli sposoby czy drogi zarażenia, czy też uznaje Kościół chorych na AIDS jako normalnych chorych, że tak powiem, równouprawnionych z innymi chorobami? A jeżeli tak, to co Kościół robi w celu uświadomienia ludzi potrzeby tolerancji i traktowania tych chorych jako normalnych ludzi? Dziękuję bardzo.
Proszę Panią, musielibyśmy się tutaj odwołać do najwyższego autorytetu Kościoła, w tym przypadku jakim jest Ojciec Święty, i przeanalizować jego wypowiedzi, które były dość licznymi wypowiedziami na temat AIDS i słynny gest przygarnięcia do swojej piersi dziecka chorego. Nawet świadczy o tym, że Kościół traktuje tych ludzi jak chorych na jakąś chorobę, których jest bardzo wiele, z tym tylko, że podkreśla nieustannie, że gro tej choroby, a przynajmniej początki tej choroby, wypływają i wypływały z powodów złych zachowań moralnych. W związku z tym równocześnie Kościół tutaj stara się wskazać bardzo mocno na to, aby przewartościować pewne rzeczy w swoim życiu, kładąc nacisk przede wszystkim na odpowiednie życie moralne, na wierność małżeńską, na wstrzemięźliwość seksualną, słowem na dyscyplinę moralną. I faktycznie tutaj jest wielkie pole do popisu dla Kościoła, ale to trzeba robić w sposób umiejętny. I jeżeli mogę tak powiedzieć, to moja osoba, osoba innych księży, którzy zaangażowali się w pracę z osobami chorymi na AIDS, świadczy o tym, że to zaangażowanie Kościoła jest dość znaczne. Prosimy. Kolejne pytanie. Proszę bardzo, prosimy zadać pytanie. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Prosimy. Dzwonię z Lasek. Chciałbym zadać księdzu jedno pytanie. Jak mnie ksiądz mnie wraża, ja mówię w tej chwili o Laskach, tam miały być dzieci, które miały być nosicielami wirusa HIV, no mamy, nie wiadomo, czy też by nie były nosicielami, bo musiały być. Jak się ksiądz wyobraża, kontakt dzieci zdrowych z dziećmi zarażonymi wirusem HIV, no, mającym już AIDS. Czy te dzieci się bawią? Bracią się, przewracają się, no to jest normalne. I ksiądz twierdzi, że te dzieci nie byłyby narażone na zarażenie i że właśnie takie ośrodki, jak miały być w Laskach, mają być gdzie indziej, że to ma być wszędzie, w pewnym publicznym miejscu. Pan nieźle zrozumiał, ponieważ ja nie powiedziałem, że akurat ten ośrodek w Laskach, w ogóle o Laskach nie mówiliśmy, ale proszę pana, ja podkreślę, oczywiście jeszcze raz podkreślę, że nie powinniśmy nikogo izolować i wręcz przeciwnie, przy odpowiednim wychowaniu i przy odpowiedniej kontroli uważam, że dzieci, które są zakażone wirusem HIV, mogą i powinny chodzić z dziećmi zdrowymi do szkoły. Natomiast odnośnie sprawy Lasek, proszę pana, ja się bardzo cieszę, że w Laskach te domy nie powstały, ale nie dlatego, że nie powstały, ponieważ państwo na to nie pozwoliliście, ale dlatego, że nie ma takiej potrzeby. My mamy w Polsce kilkanaście dzieci chorych na AIDS i te dzieci mają zapewnioną opiekę, przede wszystkim w swoich domach wychowują je biologiczne matki i tak być powinno. Tutaj nawet najpiękniejsze, najwspanialsze domy dziecka czy domy małego dziecka nie oddają tego, co odda dom rodzinny, co da ten dom rodzinny temu dziecku. Oczywiście te dzieci są skazane już w tej chwili, jeżeli nic się nie zmieni w medycynie, na to, żeby jednak w pewnym momencie umrzeć, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jestem przeciwnikiem odizolowania tych dzieci w oddzielnych miejscach. Stąd cieszę się, że w Laskach akurat tego domu nie ma, ale jeszcze raz podkreślam, nie dlatego, że państwo na to nie pozwoliliście, ale też muszę tutaj powiedzieć, że uważam, iż popełniono wiele socjotechnicznych błędów, w tym również obrażając mieszkańców Lasek na początku i później trudno było na spalonym terenie cokolwiek zorganizować, ale ja uważam, że gdyby nie popełniono tych błędów, to myślę, że państwo na pewno zgodzilibyście się na obecność tych dzieci na swoim terenie. Dziękuję. Zaświtała kolejna nadzieja. Podano wiadomość, że dr Teodor Janowicz z Jugosławii znalazł lek na AIDS. Ziołowy lek, który podobno już 50 osobom pomógł. Czy ojciec wierzy, że medycyna znajdzie pomoc, przyniesie pomoc chorym na AIDS? Bardzo wierzę i chciałbym, aby to było jak najszybciej. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że tych informacji dość sensacyjnych, a równocześnie dających wielką nadzieję ludziom chorym, było sporo. Nic z tego jak do tej pory nie wyniknęło. W związku z tym trzeba podchodzić do tego z dużym dystansem. Ja już nie odpisuję na listy osób, które do mnie piszą, twierdząc, że mają cudowny lek na uzdrowienie ludzi chorych na AIDS, ponieważ uważam to za mało poważne. Natomiast wierzę w to, że jednak medycyna wynajdzie antidotum. No w końcu wielkie centra, laboratoria pracują tutaj w tej dziedzinie. Idą za tym bardzo duże pieniądze i naprawdę wierzę w to, że albo szczepionka, albo skuteczny lek wreszcie się pojawi. No to czy w takim razie jest AIDS? Tak jak odpowiadając pani Mikołajczyk, ksiądz powiedział,
powiedział, jakąś wielką plagą XX wieku, czy tylko prostym wyzwaniem dla cywilizacji, z którym sobie ta cywilizacja poradzi? Rozumiem. To znaczy, na pewno nie jest, nigdy nie używam słowa plaga, dżuma, trąd. To są w ogóle pojęcia, których nie należy w kontekście ich używać, ponieważ one zdecydowanie wiążą się i kojarzą nam się z jakimś przekleństwem średniowiecza, z izolowaniem, z A możeśmy na to zasłużyli, może tym rozluźnieniem obyczajów, tą rewolucją seksualną. No więc właśnie chciałbym to powiedzieć, że niewątpliwie AIDS jest wezwaniem do upamiętania moralnego i to na pewno można tak powiedzieć, że AIDS jest wielkim wezwaniem, abyśmy wreszcie spojrzeli na to, co robimy, jak funkcjonujemy w tym świecie i być może zastanowili się nad tym, czy warto poświęcać swoje życie dla chwili przyjemności. I tutaj zgadzam się, że jest wezwaniem do moralnego opamiętania. Natomiast na pewno nie jest żadną wielką plagą, nie jest dżumą, trądem. Nie ma we mnie przyzwolenia, aby mówić, że jest to specyficzny rodzaj kary Bożej. Walczy ojciec o założenie hospicjum, czyli domu dobrej śmierci. Czy przewiezienie człowieka do takiego domu w gruncie rzeczy nie stanowi poddania wątpliwość dogmatu, że do końca należy walczyć o życie człowieka, że nigdy nie wiadomo, komu Bóg zechce życie uratować? Należy walczyć do ostatniej chwili. W hospicjum też się walczy, tylko proszę pamiętać o tym, że w pewnym momencie chory jest w swoim stanie agonalnym. Ta agonia może trwać nawet kilka tygodni i już tak naprawdę wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie tego człowieka wyratować. W związku z tym podaje się mu tylko te leki, które są lekami wspomagającymi i które musi zażywać do końca, do ostatniego oddechu. Ale przewieziony do hospicjum już wie, że przewieziono go do bardziej lub mniej kulturalnej umieralni. No to co z tego, ale on również doskonale wie o tym, że najprawdopodobniej za 3-4 tygodnie umrze. Jeżeli będzie leżał w szpitalu, to równie dobrze wie o tym, że być może już za te 3-4 tygodnie nie będzie żył, prawda? Przecież w szpitalu również będzie mógł wyczuć sytuację, atmosferę wokół siebie, jaką się wytwarza. Natomiast istnieje jeszcze jeden problem. W tej chwili już rozpoczynają się sytuacje takie, że w szpitale wręcz proszą o to, żeby gdzieś umieścić osoby, którym już szpital nie jest w stanie pomóc, a które jeszcze na pewno w tej chwili nie umrą. Będzie to jeszcze jakiś okres czasu i tak mówiąc brutalnie blokują miejsce innym. W związku z tym konieczność hospicjum jest bardzo wielka, a za 2-3 lata będzie jeszcze większa. 20-79-11, 20-57-53. Witamy telewidza. Halo, dzień dobry. Dobry. Ja dzwonię z Warszawy. Chciałem się zapytać księdza Arkadiusza Nowaka, jak to jest ze święceniami księdza, bo tam wchodziły różne rozbieżności czasowe, kiedy ksiądz przyjął święcenia, wcześniej mówiono, że ksiądz wcześniej był tytuł księdza, a potem jak już okazało się, no kiedy ksiądz święcenia przyjął kapłańskie? Jestem księdzem od maja ubiegłego roku, natomiast przyjąłem święcenia diakonatu, bo musi pan wiedzieć, że w hierarchii kościelnej najpierw przyjmuje się święcenia diakonatu, w formacji zakonnej wcześniej jeszcze składa się śluby wieczyste. Te śluby wieczyste złożyłem 5 lat temu, święcenia diakonatu przyjąłem 3 lata temu, później miałem trochę przerwy wynikającej właśnie z pracą i kapłańskie święcenia przyjąłem 28 maja w mojej miejscowości rodzinnej w Stanowicach w bardzo wspaniałej wieczernikowej atmosferze. Wróćmy na moment do kwestii AIDS. Czy AIDS poza środowiskiem i środowiskiem narkomanów i homoseksualistów można wskazać grupy szczególnego zagrożenia? Czy można może powiedzieć o tej chorobie, że jest to choroba społecznych nizin? Więc absolutnie nie zgadzam się na to, by mówić, że jest to choroba społecznych nizin. Tak samo jak nie jestem w stanie powiedzieć, że narkomania dotyka tylko tych, którzy rekrutują się powiedzmy ze środowiska robotniczego. Tutaj w zasadzie nie ma reguły. I powtórzę tylko taką pewną prawdę, o której ciągle się mówi, że AIDS może spotkać w sumie każdego z nas, prawda? Czy bez względu na to, znaczy oczywiście można to się uchronić, ale może być taka sytuacja, że spotka również tego człowieka, który jest intelektualnie bardzo wykształcony, który mógł skończyć kilka fakultetów, może być podwójnym doktorem, może pracować na placówce dyplomatycznej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie będzie w pewnym Nawet momencie jeśli będzie uważał przestrzegał to, po prostu przykazań Bożych? No jeżeli będzie przestrzegał przykazań Bożych, to myślę, że go AIDS nie spotka, a powiem inaczej, na drodze seksualnej wtedy wirusem HIV na pewno się nie zarazi.
I to by gwarantowało duże, duże bezpieczeństwo dla tego człowieka. Czas powoli nam się kończy. Powiedzmy, skąd się wszystkiego można dowiedzieć. Tutaj przyniosłem ja dwie książki, ojciec jeszcze jedną książkę. Może dwa zdania na ten temat. Ja polecam Państwu oczywiście przede wszystkim książkę medyczną pana profesora Juszczyka i Gładysza AIDS. Ona jest napisana językiem medycznym, ale w sposób bardzo taki prosty, zwykły, dostępny dla przeciętnego Polaka. Nie polecam Państwu specjalnie książki AIDS i ty, ponieważ jest to książka bardzo instruktażowa, w której nie ma w ogóle miejsca na takie wartości jak rodzina, miłość, odpowiedzialność. Tutaj jest tylko ścisły instruktaż, jak można się uchronić przed zakażeniem na drodze kontaktów seksualnych, ale preferujący tylko i wyłącznie prezerwatywy jako jedyny środek. Wiadomo, że nie jest jedynym i jest nieskutecznym środkiem prezerwatywa. Polecam bardzo książkę Człowiek AIDS, wydaną przez moją fundację, Fundację Reshumana. Reshumana jest to nowa zupełnie pozycja, bardzo głęboka, traktująca o AIDS w sposób medyczny bardzo niewiele, natomiast przede wszystkim można tutaj przeczytać takie, można tutaj dowiedzieć się o takich rzeczach, jak AIDS, odpowiedzialność, jak powinniśmy się odnosić do naszego przyjaciela, który okazuje się jest nosicielem wirusa HIV bądź chorym na AIDS. Możemy się dowiedzieć, jaka jest rola kapelana szpitalnego, sakramentu pokuty w kontekście osób chorych i osób umierających. Bardzo ciekawa książka, tylko że dla ludzi, którzy myślą przy czytaniu, nie dla tych, którzy czytają, żeby przeczytać. Bardzo ciekawa rozmowa, przede wszystkim dla tych, którzy myślą, słuchając księdza i którzy rozumieją, że czasy, w które wchodzimy, są czasami zarazem trudnymi, odpowiedzialnymi, ale takimi, które stawiają jednak przed nami nadzieję. Dziękuję ogromnie za przybycie do naszego studia. Telefony ciągle dzwonią. Ksiądz Arkadiusz jest przy telefonie. Dziękuję Państwu za telefony. A za tydzień kontynuacja tematu, można powiedzieć. Będziemy rozmawiali z lekarzem wojewódzkim, panną Anną Gręziak, o sytuacji medycznej w naszym województwie. A więc do zobaczenia za tydzień o godzinie 15:15. A teraz konkretnie.